Martyna Naskręt i Joanna Nowacka. Mówimy głośno o pielęgnacji. Włosy to ozdoba każdej kobiety i każdego mężczyzny. Dodają pewności siebie, sprawiają, że czujemy się atrakcyjni, seksowni. Niestety w ostatnich latach środowisko, w którym żyjemy, nie sprzyja temu, aby nasza czupryna była bujna i zdrowa. Co zrobić, żeby nasze włosy były zawsze gęste i w dobrej kondycji? Już za chwilę podsuniemy wam kilka. Pielęgnacyjnych typów, o których usłyszycie być może pierwszy raz w życiu. Martyna, temat jest Ci bardzo bliski. Jesteś trychologiem z wieloletnim doświadczeniem. Przeszło przez Twoje ręce, przez Twój gabinet, przez Twoje zabiegi tysiące pacjentów. Powiedz, co najbardziej zadziwiało Cię, co najbardziej Cię zdumiewa do tej pory w pielęgnacji. Włosów, tak? W pielęgnacji skóry głowy. Co z najbardziej zdumiewa Cię, jeśli myślimy właśnie o nieumiejętnym podchodzeniu do naszego owłosienia? Bo zapewne Twoi pacjenci, jeśli robisz taki wywiad trychologiczny, mają swoje własne pomysły, prawda? Nie do końca sprawdzone i nie do końca prawidłowe, związane z dbałością o skórę głowy. Wydaje się, że pielęgnacja włosów jest prosta, bo tak naprawdę. Yy, co trudnego w tym, aby umyć włosy? No a właśnie, no się, co trudnego. Tak, a okazuje się, że y, podczas takich prostych czynności ludzie popełniają najwięcej błędów i na przykład mówią, że przez całe życie źle myli włosy. Co to a, znaczy? No właśnie, co to znaczy? Zaraz tutaj myślę, że doprecyzujemy, jak powinno się myć włosy, bo to jest. Y, ta podstawa naszej pielęgnacji, prawidłowe mycie włosów, tak samo jak mycie twarzy, jest podstawą, ponieważ musimy zmyć ten nadmiar zanieczyszczeń, makijaż, żeby składniki aktywne mogły penetrować w głębsze partie naszej skóry. Dokładnie tak samo jest ze skórą głowy. Przede wszystkim pierwszą rzeczą to mycie skóry głowy. To skóra głowy powinna być dokładnie umyta. A nie włosy, dlatego powinniśmy wmasowywać szampon w skórę głowy okrężnymi ruchami, tak aby dotarł on do naszych mieszków włosowych, oczyścił tą skórę, która się zanieczyszcza, a którą tak naprawdę dużo trudniej jest oczyścić, no bo mamy jeszcze włosy. Jeżeli włosy są gęste, to tym bardziej. Dlatego mycie włosów powinniśmy powtarzać zawsze dwukrotnie myć włosy dwa razy. A część osób myje tylko raz. Tylko raz. A czy zasadne jest, bo też gdzieś takie mm, historie krążą w sieci, krążą z ust do ust, że nie powinno się stężonego szamponu aplikować bezpośrednio na skórę głowy? E, czy, czy taki produkt powinien być rozcieńczany? Co ty, jako trycholog, sądzisz na ten temat? Czy to jest zasadne? Dobrze jest rozcieńczyć szampon z wodą, nie aplikować go bezpośrednio na włosy, na skórę głowy z opakowania, e, dlatego że wtedy dużo lepiej wniknie on do naszych mieszków włosowych, dużo łatwiej jest go rozprowadzić i też dużo mniej produktu możemy zużyć, ponieważ też na skórę głowy nie powinniśmy aplikować zbyt dużej ilości szamponu, a często to robimy, i to jest często też powodem różnych problemów ze skórą głowy. Wracając jeszcze do tego podwójnego mycia, właśnie powinniśmy myć zawsze skórę głowy, zawsze dwa razy, tak jak już wcześniej wspomniałam, ponieważ to pierwsze mycie to jest tak naprawdę dopiero to rozluźnienie brudu, a mycie właściwe to jest to drugie mycie. Czyli dopiero za tym drugim razem oczyszczamy dokładnie naszą skórę, oczyszczamy ją z zanieczyszczeń, z resztek kosmetyków, z martwego naskórka i dzięki temu też składniki aktywne z szamponu, na przykład z szamponu kolagenowego, który jest bardzo e, bogatym, odżywczym produktem i będzie świetnie, wpływał na porost włosów, hamował wypadanie, ale również pielęgnował łodygę włosa. Dzięki temu te składniki mogą wniknąć głębiej do naszych mieszków włosowych. Warto jeszcze tą pianę z szamponu zostawić na takie 5 minut na skórze głowy, żeby właśnie te składniki aktywne mogły dotrzeć głębiej. Dobrze. Mówimy tutaj yy, cały czas o skórze głowy. I Myślę, że temat już jest dużo, dużo bardziej przystępny i jaśniejszy. No ale, Martyna, co z włosami? No bo skóra głowy, a jednak, mimo wszystko, zobacz, większość z nas dba o trzon włosa, tak? O tą łodygę. To jest to coś, co wystaje ponad powierzchnię skóry. Jak zatem dbać o łodygę włosa? W, yy, tak, tak jak wspomniałaś, właśnie skóra głowy jest najważniejsza, ale włosy też powinniśmy umyć, ponieważ one zbierają te wszystkie zanieczyszczenia ze środowiska. Dlatego yy, po włosach wystarczy tak naprawdę, że przeciągniemy tylko tą pianę z szamponu. Nie powinniśmy szorować łodygi włosa. Ta piana wystarczy, aby po prostu umyć tą łodygę. No, i tak naprawdę do łodygi włosa jest dedykowana odżywka. Czyli po umyciu włosów, po spłukaniu szamponu aplikujemy odżywkę. Odżywkę powinniśmy aplikować na łodygę włosa, nie wcierać jej w skórę głowy. E, mniej więcej od połowy ucha aplikujemy odżywkę. Warto ją wczesać jeszcze grzebieniem o szerokim rozstawie zębów lub szczotką. E, wtedy Dotrze ona do każdego miejsca, yy, i dzięki temu też mamy kontrolę nad wypadającymi włosami. Czyli, poprzez wczesywanie odżywki, wyczeszemy te włosy, które są już w tej fazie telogenu, czyli w fazie wypadania, i możemy kontrolować, czy na przykład nie wypada nam większa ilość włosów w porównaniu do tego, co było wcześniej. Właśnie. Poruszyłaś temat wypadania włosów. Yy. Ja wiem, że jest to temat rzeka, że tych czynników, które sprzyjają wypadaniu, osłabianiu włosów, jest niezliczona ilość. Ale gdybyśmy mogły tak zebrać to wszystko w parę punktów, co jest najczęstszą przyczyną wypadania włosów? Zdecydowanie najczęściej spotykam się z łysieniem tak zwanym. Telogenowym, czyli takim nadmiernym wypadaniem włosów. Objawia się to w ten sposób, że widzimy te włosy dosłownie wszędzie, czyli nie sposób to przegapić. E, widzimy włosy wypadające w nadmiernej ilości przy myciu, przy czesaniu, wyciągamy je podczas dnia leżą one na naszych podłogach, znajdujemy je na poduszce, nawet w lodówce, w jedzeniu po prostu nasze włosy są wszędzie, czyli przykry widok. Przykry widok. Oczywiście jest wiele czynników, które powodują nadmierne wypadanie, i warto tutaj je przytoczyć. E, przede wszystkim wszelkie niedobory, zmiany hormonalne, e, po chorobach, czyli na przykład teraz po covid dużo włosów też wypada nadmiernie, dużo osób widzi też utratę włosów. E, po wszelkich innych infekcjach przebiegających z wysoką gorączką, po narkozach, po lekach. Po operacjach, u kobiet również po ciąży, po porodzie. To są takie najczęstsze czynniki, które powodują nadmierne wypadanie włosów. Oczywiście warto tutaj wspomnieć także o stresie, bo stres też bardzo, bardzo wpływa na nasze mieszki włosowe, skraca ich fazę wzrostu i powoduje, że włosy nadmiernie wypadają. Czy jest jakiś sposób na zahamowanie? tego łysienia telogenowego, o którym powiedziałaś? Przede wszystkim wyeliminowanie czynnika, to jest y, pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić i wzmacnianie włosów. I w tym przypadku świetnie sprawdzi się kolagen grafit, kolagen naturalny suwr, który aplikujemy na skórę głowy. Kolagen... Na skórę, prawda? Martyna, tak, na skórę. bo wielokrotnie też e, słyszymy, że kolagen jest aplikowany na włosy. No właśnie, a tutaj y, powinniśmy tak naprawdę stymulować tą skórę głowy i nasze mieszki włosowe, y, ponieważ z tego miejsca te włosy wyrastają i to jest to miejsce tak zwane rozrodcze. Dlatego tutaj kolagen sprawdzi się najlepiej. Jak wykonać taki zabieg, może powiedzmy naszym słuchaczom? Najprościej. Na początku powinniśmy umyć włosy oczywiście dwukrotnie szamponem kolagenowym Suvr. Po spłukaniu szamponu na wilgotną skórę głowy warto zaaplikować mgiełkę do twarzy i ciała, ponieważ ona w swoim składzie zawiera aminokwas argininę, który rozszerza naczynia krwionośne i powoduje, że składniki aktywne wnikają głębiej. Po aplikacji mgiełki warto zaaplikować kolagen grafit yy, na skórę głowy. Zawsze właśnie na zwilżoną skórę głowy. Zostawiamy ten kolagen na określony czas. Myślę, że takie 30 minut to jest taki dobry czas. W tym czasie na łodygę włosa możemy nałożyć odżywkę kolagenową i po tych 30 minutach spłukać. I to jest taki najprostszy e, sposób, najprostsza procedura. Jak często powinniśmy wykonywać taki zabieg? Jeżeli ten problem z nadmiernym wypadaniem jest bardzo nasilony, to warto taki zabieg wykonywać nawet codziennie. Wtedy będziemy bardzo intensywnie odżywiać mieszki włosowe i powodować, że włosy będą rosły szybciej, że nasza fryzura się zagęści. Oczywiście, jeżeli chodzi o takie nadmierne wypadanie, tego tak szybko nie zahamujemy, dlatego że te włosy, które już przeszły w fazę telogenu podczas działania tego czynnika, czyli na przykład podczas choroby, one nam muszą wypaść. My musimy stymulować te nowe włosy do porostu, do odpowiedniego porostu i odżywiać je. A odżywi je? kolagen, naturalny grafit. grafit. Czy jest jakiś czasookres? Jak długo? Powinniśmy wykonywać taką procedurę. Miesiąc, dwa, pół roku. Zwykle są to takie trzy miesiące. Warto również wspomóc się suplementacją, czyli tutaj też zalecałabym formułę Forskin, żeby zadziałać jeszcze od wewnątrz. Świetnie sprawdzi się także witamina D, ponieważ okazuje się, że niedobory witaminy D, które w tej chwili mamy wszyscy. Również niekorzystnie działają na nasze włosy i powodują, że włosy są w gorszej kondycji oraz wypadają. Dobrze, powiedziałyśmy o bardzo ważnej procedurze, jaką jest pielęgnacja związana z tym łysieniem telogenowym. A co sądzisz? Na temat suszenia włosów, prostowania, stosowania em, takich zabiegów pielęgnacyjnych, w cudzysłowie oczywiście, w salonach fryzjerskich, farbowaniu włosów. Jak to będzie wpływało na stan naszych włosów? Jesteś za, czy masz tutaj jakieś również dla nas rady jako trycholog? Uważam, że wszystko jest dla ludzi, natomiast trzeba z tego korzystać z umiarem i skupić się na takiej intensywnej regeneracji włosów. Jeżeli na przykład suszymy włosy suszarką, czy prostujemy, warto tutaj tą częstotliwość zmniejszyć do takiego totalnego minimum czyli prostować te włosy, ale przed wielkim wyjściem, a nie codziennie, i skupić się na takiej intensywnej regeneracji. Dlatego odżywka po każdym myciu kolagen w skórę głowy. I wtedy osiągniemy efekty takie, o jakich marzymy. Wtedy włosy będą odżywione, zregenerowane, nie będą się łamać, nie będą wypadać, nie będą się kruszyć. Czyli nasza fryzura będzie zagęszczona na całej takiej objętości, czyli od skóry głowy poprzez łodygę włosa. I jeszcze takie krótkie pytanie, bo bardzo wiele osób, również nie tylko panów, ale i panie, uskarżają się na łysienie androgenowe. Martyna, co ty na ten temat jako trycholog? Co byś tutaj naszym słuchaczom doradziła? Bo to jest bardzo częste pytanie. Łysienie androgenowe dotyczy większości mężczyzn. Mówi się, że jest to 80% mężczyzn po. 50 roku życia, a nawet 40-45, czyli jest to swego rodzaju fizjologia. Niektórzy uważają, że jest to wada genetyczna, ale dotyczy większości, dlatego myślę, że jest to proces fizjologiczny, który w pewnym momencie jednak y, większość mężczyzn dotyka. Jeżeli chodzi o łysienie androgenowe, no to tutaj jest troszeczkę trudniejsza sytuacja, ze względu na to, że dochodzi do tak zwanej miniaturyzacji mieszka włosowego, czyli mówiąc krótko, skraca się faza wzrostu włosa, czyli włos rośnie krócej niż powinien. Faza wzrostu włosa oczywiście jest tutaj e, nadana genetycznie, czyli genetycznie rodzimy się z tym, że nasze włosy będą rosły przez 5 lat czy tam 7 lat czy 3 lata, u każdego jest to bardzo indywidualna kwestia. Natomiast podczas łysienia androgenowego dochodzi do miniaturyzacji tego mieszka, czyli włos rośnie coraz krócej, aż w końcu nie odrasta. Jest to um, efekt, który jest nieodwracalny niestety i który będzie postępował. Natomiast my dzięki temu, że odżywiamy te włosy i Szybko zadziałamy, możemy wydłużać tą fazę wzrostu. Czyli najlepiej y, włączyć taką pielęgnację, kolagen, grafit, szampon, odżywka, w takim wczesnym stadium. Im wcześniej zaczniemy, tym lepsze efekty będziemy obserwować. Fantastycznie. I jeszcze jedno pytanie. Co uważasz na temat peelingów do skóry głowy? Czy stosowanie jest zasadne, czy są to chwyty marketingowe, czy skóra naszej głowy, naszego skalpu, również będzie wymagała takiego elementu pielęgnacyjnego. Skóra głowy, tak samo jak skóra naszego ciała czy twarzy, złuszcza się, a na twarz czy na ciało peeling wykonujemy regularnie. Natomiast na skórę głowy. Chyba zapominamy, chyba nie mamy tego w ogóle w zwyczaju. Dokładnie tak jak mówisz, a peeling również powinniśmy aplikować na skórę głowy, ponieważ też ten martwy naskórek osadza się wokół mieszków włosowych, powoduje takie czopy rogowo-łojowe i dzięki temu składniki aktywne nie docierają do tych miejsc, do których powinny. Czyli wchłanianie kolagenu jest dużo gorsze. Jak często? Według Ciebie, według trychologa, powinniśmy wykonywać peeling skóry głowy? Profilaktycznie taki peeling powinniśmy wykonywać raz w miesiącu, jeżeli nie mamy żadnych problemów ze skórą głowy. Natomiast jeżeli mamy problem z łojotokiem, łupieżem czy nadmiernym wypadaniem, taki peeling powinniśmy wykonywać raz w tygodniu. A jak taki peeling wykonać? Aplikujemy go na suchą skórę głowy. I tutaj warto skorzystać z naszego scalp Peelingu z linii Professional. Uwielbiam, uwielbiam Martyna ten produkt. Nie wyobrażam sobie pielęgnacji moich włosów, mojej skóry głowy bez tego produktu. Tak, po tym peelingu skóra głowy jest odświeżona, oczyszczona, a włosy uniesione. Zmniejsza się łojotok, redukujemy łupież, zmniejsza się wypadanie włosów. Czyli po aplikacji peelingu na suchą skórę... Musimy odczekać około 10-15 minut, i po tym czasie spłukujemy peeling i myjemy dwukrotnie włosy oraz skórę głowy. Czy peeling kolagenowy ziarnisty będzie się również sprawdzał? Niekoniecznie. Raczej powinniśmy tutaj postawić na produkty, które są przeznaczone w skórę głowy. Myślę, że nasi słuchacze dostali dzisiaj potężną dawkę wiedzy. I będą pielęgnować skórę głowy oraz włosy regularnie, cieszyć się piękną, bujną, czupryną. I tego Wam życzymy. Do usłyszenia w następnym podcaście. Do usłyszenia. Suvrtelling. Martyna Naskręt i Joanna Nowacka. Mówimy głośno o pielęgnacji.